3, 2, 1. Rok 2018. Moment, kiedy zamknąłem kolejny rozdział mojego życia. Zdałem maturę, dostałem się na studia. Brzmi to jak gdyby wszystko, co chciałem, się spełniło. Ale niestety, tak się nie stało. Ten materiał jest podsumowaniem roku 2018. A raczej podsumowaniem mojego lenistwa i braku determinacji. Przez całe 365 dni oficjalnie wyszło 12 filmów. Oczywiście nie wliczam tutaj filmów z dwóch innych kanałów, ponieważ oprócz ewentualnej prezentacji sprzętu nie wnoszą one nic wartościowego, co mogłoby pomóc komukolwiek w ewentualnym rozwijaniu się. Czas, który mogłem poświęcić na tworzenie motywującej treści, jak i udoskonalanie moich własnych umiejętności, został zaprzepaszczony przez oglądanie filmików, seriale czy też lekceważące drzemki, tylko po to, by szybko przemijały nic nieznaczące dni. Czas ten mógł zostać wykorzystany na chociażby tworzenie nowych fotografii, które mogłyby dumnie reprezentować mojego Instagrama, kształcenie się w dziedzinach filmu bądź muzyki. Już nie wspomnę o tym, że mógłbym być teraz bardziej zaawansowany w grze na pianinie, a przez brak ćwiczeń tylko powoli tracę umiejętność gry, nawet tych utworów, które już znam na pamięć. Ten materiał został stworzony tylko po to, bym mógł powiedzieć wszystkim oglądającym: przepraszam. Przepraszam za tak małą aktywność z mojej strony. Przepraszam za to, jak wiele treści obiecałem, że wypuszczę. Treści, która mogłaby pomóc w podjęciu pewnej drogi w życiu. A mimo to niektóre z nich wyszły 2 miesiące, pół roku później, bądź nie wyszły wcale. Gdybym zachował pożądaną systematyczność, to prawdopodobnie dzisiaj mógłbym być o wiele wyżej. W ten sposób moje materiały pomogłyby większej ilości osób w dążeniu do swojego celu, czy też w wyborach, przed jakimi stoją. Tak się nie stało. I za to najbardziej chciałbym przeprosić tych, którzy jeszcze zostali i nadal czekają. Najlepiej zmiany jest zacząć od razu, a nie czekać na specjalną okazję, jak chociażby nowy rok właśnie. Ale wydaje mi się, że tak będzie najlepiej zamknąć ten rozdział i zaprojektować to wszystko od nowa. Wyrobić systematyczność, pomagać ludziom i ich inspirować. To jest moje noworoczne postanowienie.